Cześć, z tej strony Jacek i dzisiaj mam update dla wszystkich interesujących się komiksami, a szczególnie unboxingami komiksów, które wrzucaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy na kanał. Tak się składa, że postanowiłem troszkę rozszerzyć koncept prezentowania komiksów na tym kanale. I nie tylko w sumie, ponieważ o to chodzi w tym filmie, że założyłem nowy kanał. Nazywa się Jacek Kolekcjoner i tak jak możecie się domyślić, będą tam wszystkie rzeczy związane z unboxingami, i to nie tylko komiksów, unboxingi i różnych innych rzeczy typu książek, filmów, gier. Ale może wreszcie coś powiem też o mojej kolekcji. Zawsze twierdziłem, że wrzucanie takich rzeczy na Hype Train to byłoby takie trochę robienie spamu, dlatego cały spam będzie szedł teraz na kolekcjonera, ale co do comiesięcznych unboxingów Egmontu, które zwykle pojawiały się na tym kanale. Będziemy to rozgrywać trochę inaczej. Na kolekcjonera będą wlatywać konkretnie stricte unboxingi i nie będą one łączone, będą one bardziej szczegółowe, będę dzielić je pakietami, niektóre komiksy będę prezentować solowo, niektóre na przykład Marvel Now będę prezentować pakietami po kilka komiksów w zależności od poszczególnych tytułów, ale z tego kanału nie pozbywamy się treści komiksowych, ponieważ zamiast unboxingów, czyli po prostu odpakowywania komiksów i mówienia hej, patrzcie, ładny komiks, tak on wygląda, to pod koniec miesiąca będą moje omówienia tych komiksów już po przeczytaniu. Nie wiem, czy dam radę, postaram się jak najwięcej, ale mam taki plan, żeby pod koniec miesiąca było już omówienie zawartości, takie mini recenzje poszczególnych tomów. Nie jestem jakimś ogromnym specem od omawiania komiksów i nie czuję się najbardziej komfortowo w tej sferze, ale spróbuję. Warto próbować czegoś nowego i wystawiać się na nowe doświadczenia, czyż nie? A wiem, że prosiliście i dużo osób twierdziło, że po co robisz w sumie te unboxingi, jak nie mówisz nic konkretnego na ten temat. Radek na przykład mówi dużo konkretnych rzeczy i jego unboxingi i jego prezentacje komiksowe będą nadal na tym kanale, będą może w troszkę rozszerzonej formie, może czasami przyjdzie do mnie gościnnie na kolekcjonera. Natalia też ma coś dla was w planach, także będzie tego tylko więcej. Pamiętajcie, żeby wpaść na kolekcjonera, pamiętajcie, żeby go zasubskrybować. Uniwersum Hype Trainu się rozrasta i jesteśmy bardzo podekscytowani nowymi perspektywami, nowymi szansami i próbujemy robić więcej, lepiej, jak tylko możemy. Pamiętajcie, żeby zostać z nami, to wszystko w tym update'cie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie, na razie. Wpadajcie na Discorda, link w opisie.